W poprzednich filmach, kiedy wspominałem, że PiS jest prawicowy, często zwracano mi uwagę, że nie. Nie jest prawicowy, że to lewica. Przeanalizujemy 10 największych partii w Polsce i sprawdzimy, które jakie mają poglądy. Zrobimy to według głosów. Od tych, które dostały najmniej głosów w wyborach w 2015 roku, do tych, które głosów otrzymały najwięcej. Pominę w tym wszystkim oczywiście mniejszości. No i zaznaczam, że nie wszystko to są partie. Czasami to są komitety wyborcze, o których też Warto powiedzieć. Szczęść Boże, a dokładnie Komitet Wyborczy wyborców Grzegorza Brauna, szczęść Boże. Głównymi postulatami Grzegorza Brauna i jego ruchu stały się uchwalenie nowej konstytucji, ochrona życia ludzkiego na wszystkich etapach istnienia, jednak przy wprowadzeniu kary śmierci dla morderców i zdrajców stanu, ochrona wolności osobistej i gospodarczej, uproszczenie i obniżenie podatków, wprowadzenie powszechnego prawa do posiadania broni, modernizacja Wojska Polskiego, Policji Służb i Sądownictwa, suwerenny realizm w polityce zagranicznej, neutralność wobec wojny na Ukrainie, a także przeciwstawienie się inwazji ideologicznej, propagandzie dewiacji i obcym rozszczeniom kolonizatorskim. Prościej, Komitet Szczęść Boże jest o charakterze narodowo-katolickim, to jest doktryna łącząca nacjonalizm i katolicyzm, co daje nam prawicę, konserwatyzm, czyli doktrynę działająca na zasadzie kultywowania tradycji, co daje nam również prawicę i wolnorynkowość, czyli możliwość zawierania transakcji pomiędzy kupującymi i sprzedającymi przy dobrowolnie ustalonej przez nich cenie. Co jest przykładem liberalnego podejścia do prawa własności. Także szczęść, Boże, no jest prawicowe. Myślę, że wszyscy się ze mną zgodzicie. Stonoga Partia Polska, niezła nazwa. Powiedzmy, że jednak Stonoga nie brzmi zbyt godnie, no ale akurat to nie ma znaczenia. Siedem postulatów pan Stonoga przedstawił, a teraz je prezentuje. Po pierwsze, zakaz pełnienia funkcji publicznych przez osoby, które pełniły je przed 1990 rokiem, co jest antykomunistycznym manifestem, więc powiedzmy, że z jednej strony to pogląd prawicowy, z drugiej bardzo ograniczający wolność, ponieważ osoby, które pełniły urzędy w tamtym czasie nie musiały być złe. Mógł ktoś pracować i pomagać antykomunistom jednocześnie sprawować powiedzmy tak nieoficjalnie rolę agenta wewnątrz komunistycznego systemu. Ale to nie miejsce na te rozważania. Następnie wprowadzenie osobistej odpowiedzialności majątkowej urzędników i funkcjonariuszy publicznych za błędy w ich pracy. Niezły postulat, moim zdaniem, ale czy na prawo, czy na lewo, nie da się stwierdzić. Powiedzmy neutralnie: zmiana prawa podatkowego, uogólniając obniżenie podatków, zastąpienie NFZ kasami chorych, likwidacja ZUS i KRUS przy przeniesieniu środków na prywatne konta emerytalne, podwyższenie kar za niektóre przestępstwa, likwidacja Straży Miejskiej i organów kontroli skarbowej przy przekazaniu ich kompetencji policji. I wiecie, czym mi tu zalatuje? Takim społecznym socjalizmem, ale takim dobrym przekazaniem władzy, w ręce ludzi i sprawieniem, że to ludzie rządzą władzą, a nie władzę ludźmi. Mądre postulaty, czy pan Stonoga dałby radę je osiągnąć? No to nie wnikam. Nie o tym ten film. A zarazem ciężko sklasyfikować, nie znając pana Stonogi, czy idzie na prawo czy na lewo, ale znając go, to bez wątpienia można powiedzieć prawica. Ja myślę, że to polskie k***a, głupie społeczeństwo, taka banda imbecyli, która głosowała na tych w Karakanów, to jest jakiś. To w was powinno się jeść, kurwa. tak się powinno was zjadać, jak tylko was może. Partia razem jest to Partia Socjaldemokratyczna, która oficjalnie mówi o sobie Partia Lewicowa, jednakże w ich programie można znaleźć walkę o stabilne miejsca pracy, likwidację umów śmieciowych, podwyższanie pensji minimalnej, co jest ciekawym postulatem, bo zarówno prawica, jak i lewica się do niego często odwołuje. Tylko prawica mówi, że to wyraz walki o dobro Polaków, zaś lewica. Że to socjalizm. Dalej, wprowadzenie 35-godzinnego czasu pracy, zakaz darmowych staży, zwiększenie uprawnień dla PIP-u, zatrzymanie komercjalizacji służby zdrowia, sfinansowanie jej bezpośrednio z budżetu państwa, wprowadzenie pełnej refundacji zabiegów in vitro i antykoncepcji, podatek dla najwięcej zarabiających osób płacących podatek PIT w Polsce czyli taki socjalizm klasyczny, czyli bogaci pracują na biednych. Dalej, Wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół, wprowadzenie równouprawnienia rodzin niezależnie od płci partnerów, wprowadzenie jednolitego urlopu rodzicielskiego, dzielonego porówno pomiędzy rodziców, czyli takie lewicowe gadanie o seksie ogólnie mówiąc, czyli partia razem zarówno społecznie jak i gospodarczo to lewica. Wolności Janusza Korwin-Mikke, kolejna ciekawa partia deklarująca się jako prawica. Chcą oni systemu prezydenckiego, wzmacniania trójpodziału władzy, redukcji roli Sejmu do organu decydującego o wysokości podatków, zlikwidowania podatku dochodowego, odzyskania suwerenności według partii, oczywiście bo rzekomo jesteśmy pod okupacją Unii Europejskiej, zwiększenia o połowę wydatków na obronność i przywrócenie kary śmierci. I tutaj trzeba zadać sobie pytanie, czy liberalizm jest prawicowy czy lewicowy? bo przy założeniu, że konserwatyzm to prawica, to liberalizm to lewica. W przypadku Partii Wolność jest coś pomiędzy, taki liberalny konserwatyzm i dlatego nie jest to do końca prawica, ale centrum. I myślę, że to takie zdrowe centrum, no bo pozbawione po prostu schematów. Zjednoczona Lewica, polska lewicowa koalicja wyborcza zawiązana na wybory parlamentarne w 2015 roku przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Twój Ruch, Polską Partię Socjalistyczną, Unię Pracy i Partię Zieloni. Żeby było śmieszniej, tyle tych partii, a i tak nie dostali się do Sejmu. Ich ideologia to socjaldemokracja, socjaliberalizm, antyklerykalizm, socjalizm demokratyczny i zielona polityka. Może prościej, mieszanka Związku Radzieckiego i Unii Europejskiej. Z jednej strony socjalizm i kontrola, z drugiej wolność społeczeństwa, ale wolność tylko w kwestiach, których im się podoba, na przykład homoseksualizmu, bo jest antyklerykalizm, czyli katolicy na wolność nie zasługują. Wolność tylko dla wybranych. Zjednoczona Lewica to prawica. Nie na żart, Lewica to Lewica po prostu. Polskie stronnictwo ludowe, no i mamy nasz PSL, ich ideologia to centryzm, agraryzm, chrześcijańska demokracja. Centryzm to bycie między lewą a prawą stroną. Agraryzm to rozwój rolnictwa i demokracja chrześcijańska. No to wiadomo, sama nazwa mówi. Czy są prawicowi, czy lewicowi? Są przydupasami. Jak przy władzy jest lewica, to się im podlizują, żeby rozwinąć rolnictwo. Jak jest prawica, to też im się podlizują w tym samym celu. Także faktycznie centryzm. Moim zdaniem po prostu reprezentują jedną grupę społeczną i walczą o tej grupy społecznej, czyli rolników prawa. Czy to jest dobre, czy złe? ocenicie sami nowoczesna a i ta nasza wspaniała polska nowoczesna liberalizm proeuropeizm, wolny rynek, kapitalizm, liberalizm gospodarczy. To są ich poglądy. Jaki jest problem, że oni tak naprawdę mają jeden pogląd? Anty PiS. I nieważne co zrobi PiS, Nowoczesna zrobi inaczej. Jeśli PiS by powiedział, że Unia Europejska jest OK i spoko i w ogóle współpracujmy z nimi, to nagle Nowoczesna stałaby się antyeuropejska. Prawda jest taka. Nowoczesna to ani lewica, ani prawica. To po prostu złodzieje, którzy reprezentują, podobnie jak PSL, jedną grupę społeczną. Złodziei, a w związku z tym, że PiS działa bardzo radykalnie, jeśli chodzi o przestępstwa w obcych ugrupowaniach politycznych, to nowoczesna chce ich zwalczyć. To wszystko. Kukiz 15 Komitet Wyborczy Wyborców powołany przez Pawła Kukiza. Ich poglądy to prawicowy populizm, czyli oddzielenie prawicowego, konserwatywnego społeczeństwa zarówno od innych narodowości, jak i osób o innych poglądach. Demokracja bezpośrednia, czyli coś, o czym niedawno opowiadałem na tym kanale, przy okazji pomysłów, jak naprawić Polskę. Eurosceptyzm oraz liberalizm gospodarczy. Mimo, że w Kukiz 15 są osoby różnych poglądach, to myślę, że tę partię śmiało można. Nazwać prawicą. Platforma Obywatelska, uwaga, ich poglądy są ciekawe. Chrześcijańska demokracja, socjaliberalizm, konserwatywny liberalizm. Ogarniacie dla każdego coś dobrego. Katolicy, demokraci, prawicowcy, chrześcijańska demokracja, socjaliści, komuniści, antyklerykałowie, socjaliberalizm, konserwatyści i liberałowie, konserwatywny liberalizm. Dla mnie ta cała ich ideologia to jest jeden wielki bełkot. Byleby się do koryta dorwać i nic więcej. Prawo i sprawiedliwość, czyli partia, która tyle dyskusji wywołała ostatnio na tym kanale. Sześć poglądów mają w swoich programach ideologicznych, także je omówimy. Po pierwsze, konserwatyzm, co jest typowo prawicowe, prawda? Dalej, chrześcijańska demokracja, również prawica, gdyż zarówno demokracja, jak i chrześcijaństwo nawiązujące do konserwatywnych poglądów to prawica. Trzeci pogląd ideologiczny to narodowy konserwatyzm, czyli powiedziałbym nawet, że radykalna prawica. A jak gospodarka? Solidaryzm po pierwsze, czyli wspólnota warstw społecznych, biedni wspierają bogatych, bogaci biednych, jedni dają drugim to, co drugim jest potrzebne, stoi w opozycji do liberalizmu, któremu zarzuca przekładanie jednostki i jej dobra nad interesy społeczeństwa jako całości. Więc pytanie, czy społeczność jako wartość nadrzędna to lewica czy prawica? Hmm? Kolejna rzecz to etatyzm, czyli tworzenie nowych przedsiębiorstw państwowych przy pomocy kapitału państwowego. I jest to przeciwieństwo anarchizmu. Jest to ponąć najlepsza alternatywa dla kapitalizmu i właśnie taki pogląd wprowadzał Piłsudski za czasów II Rzeczypospolitej. Ostatnia rzecz to interwencjonizm, który polega na bezpośrednich interwencjach państwa na rynku, czyli czuwanie państwa nad dobrym funkcjonowaniem gospodarki. Czy prawica, czy lewica? Moim zdaniem pis to centrum, a jak wy myślicie? Dzięki za obejrzenie do końca. Dajcie znać w komentarzach to, o czym chcielibyście kolejny odcinek, no i powiedzcie sami, czy pis to prawica, czy lewica, może inne partie polityczne budzą Wasze wątpliwości. Piszcie śmiało. Cześć.